Cześć, nazywam się Marcin Wrzosek, jestem zawodowym zawodnikiem MMA, byłym mistrzem KSW i byłem numerem 1 wagi piórkowej w Polsce. Dzisiaj Starczyński Protein Team zrobimy trening, pokażę im kilka przykładowych ćwiczeń, które wykorzystują zawodnicy MMA w treningu motorycznym. Wyzwanie, z którym się dzisiaj zmierzymy, to eksplozywne rzuty piłką o ziemię. Zaprezentuję Wam ćwiczenie. Bierzemy piłkę w ręce, wynosimy ją do góry, rzucamy o ziemię. Wy wykonujecie to ćwiczenie 20 sekund, wpisujecie w komentarzach wyniki oraz oznaczacie profil tarczyński.pl. Pokazałeś nam dzisiaj kilka takich przykładowych ćwiczeń, ale jak wygląda Twój trening na co dzień? Zrobiliśmy dzisiaj kilka takich podstawowych ćwiczeń, które każdy może wykonać w domu. Oczywiście trening sztuk walki składa się, można powiedzieć, z trzech głównych płaszczyzn: z kickboxingu, zapasów i jiu-jitsu. I tym głównie się zajmujemy na treningach na co dzień. A jeśli przygotowujesz się do walki, coś się zmienia w treningu? Tak, zmienia się. Oczywiście dokładamy wtedy właśnie takie typowe przygotowania motoryczne, dużo biegów, sprintów, żeby przygotować kondycję na te 3-5-minutowe rundy lub 5-5-minutowych rund. Jakieś rady dla osób początkujących, które chcą zacząć swoją przygodę z mieszanymi sztukami walki? Tak, według mnie najważniejsze to zapisać się do profesjonalnego klubu i trenować ostrożnie, bo jest to niestety niebezpieczny sport, aczkolwiek trenowany rozsądnie, z głową, daje dużo satysfakcji i naprawdę dużo radości. Sport to zdrowie. Tak mówią. Dzięki.